18 października odbyło się uroczyste otwarcie wystawy Zygmunt Lipiński Rysunki i Szkice Malarskie ze zbiorów Muzeum imienia księdza doktora Władysława Łęgi w Grudziądzu. Zygmunt Lipiński, artysta urodzony w Grudziądzu, wykształcony w Królewskiej Akademickiej Wyższej Szkole Sztuki w Berlinie. Niemal całe życie spędził w Rzymie i w tamtejszym środowisku artystycznym zyskał znaczącą pozycję nie tylko jako twórca, ale jako założyciel i ceniony nauczyciel cieszący się uznaniem oraz sporym powodzeniem szkoły malarstwa, grafiki i rysunku. A ja jeszcze chciałabym, właśnie Państwo widzicie tutaj w boku, na stronie internetowej, jest taka znamsze, tutaj też mówimy o konserwacji. Wśród tych prezentowanych prac są prace, które właśnie były poddane konserwacji i tutaj muszę powiedzieć, dlatego Państwo zaprosiliśmy dzisiaj tutaj do sali koncertowej, bo wiedzieliśmy, że będzie troszeczkę stacha. Więc realizujemy taki projekt konserwacja i digitalizacja zbiorów muzeum. I między innymi te prace Zygmunta Lipińskiego, 22 prace znalazły się w tym projekcie. Projekt został zrealizowany w dotacji celowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, co tutaj naprawdę jesteśmy przeszczęśliwi, ponieważ jest to ogromnie ważne, że nasz organizator, pan prezydent, dostrzega również te takie, no może niewidoczne na zewnątrz, ale bardzo ważne, naszej działalności muzealia. Myślę, że chyba to jest to najważniejsze. Te muzealia przekazaliśmy do konserwacji w ręce licznych pań, specjalistek od konserwacji. I tutaj chciałabym troszeczkę powiedzieć, ja się to sobie zostawiłam na koniec. Pani profesor, dobrze talentowana Elżbieta Jabłońska, która z bardzo ważnych powodów nie może z nami tutaj być. Jest no, chyba najwybitniejszą specjalistką w dziedzinie konserwacji pieczęci tarczek woskowych. I myślę, że tutaj przygotowała w ogóle taki program konserwacji tego niezwykle grubego materiału i właściwie zinwentaryzowała we wszystkich instytucji w Polsce wszystkie tabliczki woskowe. I właśnie to jest przedmiotem jej prac naukowych, tej dysertacji tutaj doktorskiej, kolejnej habilitacji, ale również uczestniczy tutaj chociażby panią doktor Małgorzatą Pronowis-Gajkis w konserwacji chociażby tutaj też dokumentów wykonanych z papieru, czy właśnie rysunków, szkiców, chociażby z naszego muzeum. Pani profesor Elżbieta Jabłońska jest kierownikiem Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a pani doktor pracuje tam w tym zakładzie. A teraz chciałam powiedzieć o pani doktor, która no powiem, no zazdroszczę wręcz, dotyka no, naprawdę wspaniałych dokumentów tutaj w swoim doświadczeniach konserwatorskich, proszę Państwa, konserwowała dzieła Mikołaja Kopernika o obrotach sfery wiejskich, które znajduje się w Toruniu. Dokumenty z autografami Juliana Ursyna Niemcewicza, Adama Mickiewicza, dokumenty związane z majątkiem i skłodowską, więc naprawdę no, prawdziwe tutaj białe kruki i myślę, że wiele polskich bibliotek, archiwów tutaj może zawdzięczyć paniom naprawdę prawdziwe cuda, jak Państwo tutaj zauważyliście, jak wygląda obiekt przed konserwacją, jak wygląda obiekt po konserwacji. I również cieszę się, że w tych swoich projektach realizujecie obiekty z naszego muzeum. To one są pierwsze, już były wcześniejsze realizacje, ale cieszę się, że możemy współpracować i przekazywać nasze prace wybitnym konserwatorom na to nasze dzisiejsze wydarzenie i zaprosić Państwa do zwiedzania wystawy i zapoznania się bliżej z katalogiem, obejrzenia również tych prac po konserwacji. Te prace wyróżniają się tym, że mają ciemniejsze paspartout.
wszystkim tutaj pracownikom zdrowia bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się, przygotowanie wystawy, za powieszczenie, bo oczywiście to jest też bardzo ważne.